Cześć wszystkim, no i kolejna przepowiednia się sprawdziła, przepowiednia, którą przedstawiałem w 2018 roku, śmierć na live, ie. praktycznie do tego doszło o krok od tragedii, ale tutaj praktycznie było tego, dzieliły minuty, żeby doszło do śmierci. O tym w dzisiejszym filmie. Na samym początku jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij dzwoneczek, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie dzisiaj wam przedstawiam przepowiednię, którą przedstawiałem w grudniu 2018 roku. Tutaj możecie sobie zobaczyć. 9 grudnia wrzucałem to 2018 roku przepowiednia mówiąca o tym, że nastąpi śmieć na YouTubie na live'ie. Już za chwilę poznasz szokujące trzy przepowiednie na 2019 rok przepowiednie dotyczące YouTuba, trzy przepowiednie ale o tym w dalszej części tego filmu na samym początku, jeśli mniejsze jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij że w dzwon a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik, no właśnie zaraz przedstawię trzy szokujące przepowiednie na 2019 rok, dotyczące tylko i wyłącznie YouTube'a, społeczności YouTube'owej, pierwsza przepowiednia mówi o tym, że dojdzie do śmierci jednego z uczestników streamów na YouTubie w Polsce ta osoba umrze, jest to osoba, która bierze Udział yy, podczas streamów i ta osoba umrze w 2019 roku. Czy będzie to spowodowane bezpośrednio streamem? To ciężko powiedzieć, tak, no bo stream jakby tutaj też nie nakazuje, tak, żeby się ludzie zabili, ale może to być związane tak naprawdę z tym, co ta osoba robi, jakby na YouTubie, tak? Jak można powiedzieć, prowadzi się na YouTubie. Ta osoba na skutek swojego po prostu zachowania zginie w 2019 roku, i jakby z tą przepowiednią związana jest też kolejna przepowiednia a mianowicie, że dojdzie tutaj do skutecznego usunięcia youtuberów, tych, którzy robią tak zwane patostreamy. No właśnie i tu mówiłem na temat tego, że dojdzie do tragedii, dojdzie do morderstwa. Praktycznie o krok tutaj doszło, a jeszcze, jeszcze chwila i doszłoby do morderstwa. Butelka, a więc tutaj mamy artykuł na Posad News, patostreamer zaatakował na wizji butelką, polała się prawdziwa krew. Chodzi tu o atak po prawej stronie. Mamy Małysza, e, tu jest Probosz. No, takie mają ksywki. One nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Probosz to nie jest proboszcz, tylko nie ma nic wspólnego z duchowieństwem. A Małysz nie ma nic wspólnego z Adamem małyszem, a wręcz przeciwnie, prezentują oni zupełnie inne wartości. Mamy informację: 27-letni Paweł PZ, pseudonim Probosz. Tak zwany pato streamer, podczas relacji na żywo pobił innego mężczyznę butelką, rościł mu głowę i spowodował wiele innych obrażeń. No tutaj pobił butelką, to jest małe, bo on zadał mu kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt ciosów butelką powódce, twardą butelką w głowę. E, internauci widzieli, jak napadnięty Dawid R, pseudonim Małyż błagał widzów o pomoc, m.in. o wezwanie policji i pogotowia. Teraz youtuberowi grozi do trzech lat więzienia. Ten sam mężczyzna. W styczniu pochwalał zabójstwo prezydenta Adamowicza. Tak, i tam został ten mężczyzna właśnie zatrzymany, ten proboszcz. Później został wypuszczony, i teraz mieliśmy właśnie tą sytuację. E, mieliśmy właśnie tą sytuację e, tutaj z tym proboszczem. No, tam były jeszcze gorsze rzeczy, tak, bo praktycznie ten, ten małyż, tak, on się zalał cały krwią. E, on go obłożył praktycznie kilkadziesiąt razy butelką po głowie. Na szczęście ta butelka nie pękła, tak, no bo gdyby ona pękła, to powstałby tak zwany tulipan. No i wiadomo, że gdyby zadał taki cios tą butelką, tym tulipanem w okolice szyi, przeciąłby tu tętnicę szyi, no to praktycznie ten młody człowiek by się wykrwawił na śmierć. Czyli ta przepowiednia rzeczywiście się zrealizowała o krok od zrealizowania się tej przepowiedni. No, yy, oczywiście, dzięki Bogu, że ona się nie zrealizowała, tak, bo by tutaj człowiek zmarł ale jest to, było to praktycznie blisko o krok od śmierci na pewno za tym youtuberem pójdą także inni youtuberzy, którzy będą brać z niego przykład, będą starać się pobić ten tutaj niechlubny rekord, no bo wiadomo, że to przyciąga też uwagę widzów są wyświetlenia, też są później donate'y, bo tutaj możecie sobie zobaczyć jest, nie ma akurat tutaj jest pokazanego, tak zawsze jest informacja o donate'ach ludzie mogą wysyłać donate'y też jeszcze w tych donate'ach ludzie podkręcają, tak, jakby Uczestników właśnie tej biesiady, tej libacji, żeby bili się, żeby po prostu ciosy były jeszcze mocniejsze. Czyli rzeczywiście ta przepowiednia, którą przedstawiałem. W 2019 ro 2018 roku 9 grudnia, a kiedy to nagrywam, macie dokładnie datę podaną. Jest 8 marca, tak, piątek 8 marca 2019, godzina prawie 15. Rzeczywiście ta przepowiednia się zrealizowała. Tutaj jeszcze Wam pokażę dokładnie, nie wiem czy będzie data, kiedy ten artykuł został publikowany, No, artykuł został opublikowany wczoraj o godzinie 18:47. Tutaj ten tytuł jest bardzo delikatny, tak, Pastostream zaatakował na wizji butelką, polała się prawdziwa krew. To, że tam się krew poleje, to wiecie, to nie jest żaden problem. Nie, wielokrotnie e, streamerzy na polskim YouTubie się bili gdzieś tam krew leciała z nosa. Natomiast no, wyobraźcie sobie, tak, e, on go okłada tą butelką, później zaczął go podduszać, dusić, ostatecznie go tam puścił. E, tak, więc tu było praktycznie od krok do, 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 od tragedii, tak? Byłoby to pierwsze morderstwo na żywo na wizji na YouTubie mało tego, ten, oczywiście tam był alkohol, tak, emocje, bo tutaj jeszcze wytłumaczę wam o co poszło, no poszło przede wszystkim o to, że ten mężczyzna po prawej stronie, więc ten tak zwany małysz, po prostu podkręcał tego, tak, tego mężczyznę, tego proboszcza, który tu patrzy w telefon, nazywał go tam brzydko, podkręcał go i tak dalej, w końcu ten wybuch, tak, i rzucił się na tego tutaj niewczesnego małysza, natomiast on od razu jak się na niego rzucił, to wziął po prostu butelkę, to nie była taka sytuacja, że przypadkowo to od razu sięgnął po butelkę i zaczął go praktycznie okładać e, tą, tą butelką, no tak, powiedziałem, o krok praktycznie od tragedii. E, no ten małyż może mówić o szczęściu, tak? Szczęście w nieszczęściu. Najgorsze jest to wszystkim, wyobraźcie sobie, że to wszystko miało miejsce na oczach widzów, natomiast widzowie, na dobrą sprawę, nie mogliby w żaden sposób zareagować. No, bo widzowie mogliby zadzwonić na pogotowie, na policję, ale nie znają adresu, gdzie oni się znajdują ci młodzi ludzie, tak? Oni bardzo często, ci pato streamerzy zmieniają miejsce zamieszkania, gdzieś wynajmują mieszkania, e, pokoje, domy, jakieś stare w, 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 na, 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 na wioskach, w miastach, w różnych miejscach tak naprawdę są i nie są w stanie ludzie e, tutaj poznać. No, zobaczcie, no, co tu widzimy. Tu widzimy widzimy tylko kaloryfer, jakieś łóżko stare, fragment szafy, tak, i okno, tak, no to można domniemywać, że to jest po prostu jakieś stare budownictwo, e, tak, bo ten kaloryfer, tak, gdzieś, gdzieś po prostu, nie wiem, e, w, w, w bloku, nie wiem, budynek z lat 70., tak, i to wszystko, nie wiemy nawet tutaj, co to jest za miejscowość, nie wiem, jaki to jest adres, tak, że no szokująca ta wizja, rzeczywiście ta przepowiednia się zrealizowała, o której mówiłem, no chcę od razu też powiedzieć, że ja tutaj nie przedstawiam to, żeby się chwalić, tak, tylko rzeczywiście ta przepowiednia, którą przedstawiałem, ona się zrealizowała, tak. W 2019 roku, czy będzie to spowodowane bezpośrednio streamem, to ciężko powiedzieć, tak, no bo stream jakby tutaj też nie nakazuje, tak, żeby się ludzie zabili, ale może to być związane tak naprawdę z tym, co ta osoba robi jakby na YouTubie, tak, jak można... No bo tutaj mieliśmy taką sytuację, czy to było związane ze streamem, tak? To było na żywo, była relacja na żywo, tak? Natomiast tutaj nie było jakiegoś celu, nie wiem, pobici się i tak dalej. Sytuacja jakby sama wyszła z siebie, tak? No tutaj, wiadomo, no to jest dwójka ludzi, którzy piją alkohol, emocje, gdzieś jeden drugiego podkręca tak, że jest słaby, że nie da rady i tak dalej, i później emocje puściły temu drugiemu. Prowadzi się na YouTubie, ta osoba na skutek swojego po prostu zachowania zginie w 2019. Ale patrzcie, ta osoba na skutek swojego zachowania zginie. Tak? A tu właśnie jest sytuacja, że ten po prawej stronie podjudzał tego yy, proboszcza. To nie było tak, że on sobie siedział niewinnie i nagle ten po prostu wpadł w pór i go zaatakował. On go podróza, czyli ja nawet mówiłem dokładnie co, co nastąpi, tak? Z, jakiej, z jakiego powodu? Bo co innego by było, gdyby on na przykład sobie siedział, ten mu nagle by odwaliło, co w telefon pa, patrzy, tak, i by go zaatakował. A ja mówiłem, że na skutek swojego właśnie działania roku. I jak można powiedzieć, prowadzi się na YouTubie, ta osoba na skutek swojego po prostu zachowania zginie w 2019 roku i jakby stąd... Tutaj warto też powiedzieć o tym, że ta osoba oczywiście żyje, tak, trafiła do szpitala, tam ma szwy na głowie i tak dalej, ale to nie jest powiedziane, że ta osoba może jeszcze nie umrzeć, tak, na skutek obrażeń, które odniósł, na przykład wierzy się, że ma tętniaka, krwiaka jakiegoś, tak, i za dwa tygodnie czy za trzy tygodnie trafi do szpitala, albo zburę głowę i potem umrzę, także to nie było tak dokładnie, że śmierć na żywo, ale konsekwencje tego zobaczymy dopiero w, w, w późniejszym czasie. Na, na razie ja tutaj nagrywam filmik na dzień po, tak? Co miało miejsce? Przepowiednią związana jest też kolejna przepowiednia, a mianowicie, że dojdzie tutaj do skutecznego usunięcia. No to już jest inna sprawa, tak? To już jest kwestia, jeśli chodzi o YouTube, że YouTube się weźmie właśnie za te, za te, po prostu, za te po prostu, takie zachowania na YouTubie. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, w dzwona, dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik. Przepowiednia Baszy z 2000. 2018 roku ona się zrealizowała, a więc śmieć na YouTubie. No, może nie w całości, ale zobaczymy jeszcze, jakie będą efekty tego pobicia, czy ten mały już rzeczywiście nie umrze w bliższej lub dalszej przyszłości, tak? Na skutek obrażeń, które odniósł, tak? No, bo to były ciosy praktycznie w głowę. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!